Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Sejm zagłosuje wieczorem nad wotum nieufności dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska 2 tygodnie temu. Ostatnia środa, burzliwa dyskusja w Sejmie, ale ostatecznie wotum zaufania dla rządu. Od 3 lat odbudowujemy to, co w czasach PO i PSL, drodzy Państwo, no trzeba tak powiedzieć, wybaczcie to, zwijaliście. Mimo to Platforma Obywatelska liczy, że tym razem uda jej się odwołać rząd. Dziś wieczorem Sejm zagłosuje nad wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Są podpisy, jest uzasadnienie. Naszym zdaniem premier Morawiecki nie ma absolutnie moralnego prawa kierować rządem. Platformę wspierają także inne kluby opozycyjne. Nie rozmawiał pan z pielęgniarkami protestującymi. Empatię pana do niepełnosprawnych widzieliśmy w Sejmie. Afery plus, drożyzna plus. O 60% wzrosły koszty utrzymania rodzin przez te 3 lata. Kłamstwo plus, 2 wyroki pana premiera. Rydzyk plus, mnóstwo pieniędzy dla Rydzyka. Sejm podjął jednak już decyzję. Mało prawdopodobne, by w ciągu 2 dni większość posłów zmieniła zdanie. Wzmocnia to także pozycję premiera. Osłabia natomiast przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę, który zaproponował samego siebie na stanowisko nowego premiera. Choć według sondażu sprzed miesiąca, to jemu Polacy ufają najmniej. Być może to wasze jątrzenie, wasze próby wzbudzania emocji, gorączki społecznej służą temu, co my powoli odkrywamy. Tę największą aferę III Rzeczpospolitej. Czyli aferę VAT-owską. Z powodu luki podatkowej za rządów Platformy do budżetu nie trafiło nawet 300 miliardów złotych. Stracili na tym wszyscy Polacy. To tylko jedna z kilkudziesięciu afer, które miały miejsce za czasu 8-letnich rządów koalicji PO-PSL. Nowoczesne Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Unia Europejskich Demokratów prowadzą rozmowy na temat bliższej współpracy. W następnym tygodniu zamierzają wydać deklarację o chęci budowania szerokiej koalicji do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowoczesne Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Unia Europejskich Demokratów zacieśniają współpracę. Do koła Nowoczesnej dołączył poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz. W minionym tygodniu po odejściu 7 posłów do klubu Platformy Obywatelskiej, który zmienił nazwę na Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska, klub Nowoczesnej przestał istnieć i stał się 14-osobowym kołem. Teraz sytuacja ta się zmienia i dzięki Protasiewiczowi Nowoczesna znowu może być klubem. Politycy Nowoczesnej tłumaczą, że porozumienie z Ludowcami i Unią Europejskich Demokratów nie jest skierowane przeciwko dotychczasowemu koalicjantowi. To ich zdaniem zalążek Federacji Klubów Parlamentarnych, które będą działać na rzecz szerokiej koalicji w wyborach. Będzie w niej miejsce także dla Platformy, akcentuje Nowoczesna. Jest znacznie lepiej niż przed laty, na to wskazują twarde dane mikroekonomiczne. Tak o rządach premiera Mateusza Morawieckiego mówił w programie Polski Punkt Widzenia dr Marian Szałucha. 11 grudnia minął rok od zaprzysiężenia Mateusza Morawieckiego na premiera. Silne finanse publiczne i gospodarka to kluczowy element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Blisko 5% PKB, wzrost konsumpcji, wynagrodzeń, mniejsze obciążenia podatkowe, mniejszy dług publiczny. W stosunku do PKB będzie on na poziomie poniżej 50%. Pozmalał w wyniku realnych działań i realnych procesów, a nie w wyniku takich sztuczek księgowych, jakie stosował rząd poprzedni, na czele z odebraniem Polakom realnych pieniędzy zgromadzonych w OFE i zamianą ich na zapisy księgowe, a więc zobowiązania nie państwa faktycznie, ale przyszłych pokoleń wobec tych dzisiaj pracujących i tych, którzy za chwilę przejdą na emeryturę. Osiągnięciem jest także zmiana struktury długu publicznego, w ramach którego coraz mniej jest długu zagranicznego i coraz mniej jest długu denominowanego w polskiej walucie. W przyszłym roku nastąpi obniżka VAT do 5%, między innymi na żywność dla niemowląt, wląd, pieluchy, cytrusy czy wyroby piekarnicze i ciastkarskie oraz CIT do 9%. To nie jest efekt braku wiedzy, umiejętności, kompetencji w poprzednich ekipach, w poprzednich kierownictwach Ministerstwa Finansów. Jestem głęboko przekonany, po prostu wiem, że jest to efekt, skumulowany efekt działań lobbystów, którzy przez lata przy różnych okazjach ugrywali swoje małe interesiki, w rezultacie czego w polskim prawie podatkowym jest po prostu mnóstwo bałaganów.
bałaganu, ale nie tylko logika w odniesieniu do tych stawek ma zostać poprawiona, ma zostać poprawiona także poprawiony poziom, podniesiony poziom sprawiedliwości społecznej, bo jeśli niższe stawki obowiązywały na towary luksusowe, a znacznie wyższe, czyli ta podstawowa 23% na towary kupowane przez wszystkich, także tych biedniejszych, towary pierwszej potrzeby, codziennego użytku, no to z tym trzeba było po prostu zrobić porządek. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce przyspieszyć rozbudowę sieci gazu ziemnego w Polsce. To niskoemisyjne paliwo ma pomóc w walce ze smogiem i szkodliwymi dla zdrowia pyłami. Podpisany w październiku przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego program ma być realizowany w latach 2018-2022. I w ramach programu planuje się wybudowanie około 5000 kilometrów nowej sieci dystrybucyjnej i ponad 32 tysiące nowych przyłączy gazowych oraz likwidację ograniczeń systemowych, jak również rozbudowę gazociągów wysokiego ciśnienia o szacowanej długości ponad 600 kilometrów. Dzięki takiemu wsparciu mają zniknąć i znikną z mapy Polski kolejne obszary niezgazyfikowane. Do roku 2022 dzięki działaniom PSG w sumie 300 nowych gmin ma uzyskać dostęp do gazu ziemnego. Tak zwany internet rzeczy znajduje szerokie zastosowanie w działaniach na rzecz klimatu. To wnioski z Katowic ze szczytu klimatycznego, gdzie z udziałem wiceministra cyfryzacji Karola Okońskiego odbyła się dyskusja na temat nowoczesnych technologii. Jesteśmy w trakcie przełomu technologicznego. Jego częścią jest tak zwany internet rzeczy. Jesteśmy w stanie na bieżąco, w stanie zbierać dane w czasie rzeczywistym, w olbrzymich ilościach, które potem odpowiednio przetworzone dają nam możliwość postawienia diagnozy. Taka diagnoza mogłaby dotyczyć określenia potencjalnego ryzyka co do klęsk żywiołowych i powodzi. To realna korzyść dla państwa, która swoje źródło znajduje w analizie danych. Z dużo większym wyprzedzeniem, dużo większą precyzją jesteśmy w stanie wskazywać pewne ryzyka. To wnioski z Katowic, gdzie w dyskusji na temat nowoczesnych technologii uczestniczył wiceminister cyfryzacji Karol Okoński. Jak podkreśla, internet rzeczy oraz sztuczna inteligencja znajdują szerokie zastosowanie w działaniach na rzecz klimatu, zwłaszcza w miastach. Koncepcja Smart City mówi o tym, by maksymalnie obniżać konsumpcję energii. I to mówimy zarówno o systemach kontrolujących oświetlenie, czy jakby dostosowujących je do warunków atmosferycznych, do pory dnia, do ruchu na drodze. Mówimy o też regulacji ruchem, by zmniejszać korki. Płynny ruch to rzadsze przyspieszanie i hamowanie, a co za tym idzie, także mniej spalin i czyste powietrze. Finalnie obniżamy emisję dwutlenku węgla i konsumpcję energii oraz podnosimy poziom życia mieszkańców. Czyli mamy taki klasyczny, nazwany win-win, czyli że wszystkie strony, wszyscy zainteresowani są po prostu zadowoleni. Rozwój tej branży pociąga za sobą wzrost gospodarczy. Rozwój tej branży siłą rzeczy ma wpływ na to, że mamy kolejne miejsca pracy, kolejne przychody państwa, jeśli chodzi o podatki i kolejny też potencjał do eksportu też rozwiązań też za granicę. Polska szuka tutaj swojej szansy, bo taki produkt, kiedy trafi za granicę, wiąże się nie tylko z korzyścią finansową, ale staje się też ambasadorem polskiej myśli naukowej. Wiceminister Karol Okoński przypomina, że nie wszystkie technologie znajdą szerokie zastosowanie. Rolą państwa jest jednak stwarzać odpowiednie zachęty i pole do działania. Bo za którymś razem komuś się uda i wtedy faktycznie mówimy o jakimś przełomowym rozwiązaniu, które może zrewolucjonizować rynek. A wtedy korzystają wszyscy, od państwa po użytkowników. W Brukseli trwa dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem wczorajszego, pierwszego dnia rozmów był Brexit. Unijni przywódcy dyskutowali także nad wieloletnim budżetem wspólnoty oraz konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w dwudniowym szczycie Unii Europejskiej. Swoją wizytę w Brukseli rozpoczął od spotkania Grupy Wyszehradzkiej Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Grupa Wyszehradzka utrzymuje bardzo spójne stanowisko w bardzo wielu sprawach, w tym również w tych, które dyskutujemy. Będziemy dyskutować dzisiaj i jutro, czyli wieloletnie ramy finansowe, Brexit czy ewentualny budżet dla strefy euro. To właśnie wystąpienie Wielkiej Brytanii ze wspólnoty jest kluczowym tematem
unijnego szczytu. Polska stara się łagodzić stanowiska, stara się sugerować naszym partnerom, żeby wypracowywali jak najbardziej kreatywne rozwiązania. Dalsze negocjacje nie są jednak możliwe. Takie stanowisko przedstawił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Rada Europejska potwierdza swoje konkluzje z 25 listopada 2018 roku, w których zatwierdziła porozumienie w sprawie wycofania i zatwierdziła deklarację polityczną. Unia Europejska popiera to porozumienie i zamierza kontynuować jego ratyfikację. Nie jest ona otwarta do renegocjacji. Jeżeli brytyjski parlament ostatecznie nie zatwierdzi porozumienia z Unią Europejską, Wielka Brytania może opuścić wspólnotę bez żadnej umowy. Chcemy, aby nasi brytyjscy przyjaciele za 4 tygodnie dali nam znać, czego się spodziewają. Obecnie bierzemy udział w debacie, która czasami jest mglista i nieprecyzyjna. Chciałbym zobaczyć pewne zdecydowane wyjaśnienia w tej kwestii. Ponieważ nie wiemy, jaka będzie reakcja państw członkowskich, Komisja Europejska opublikuje 19 grudnia informację w sprawie przygotowań do scenariusza Brexitu bez porozumienia. Unijni przywódcy doszli jednak już do wstępnego porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu. Stawiamy na jakość przede wszystkim, a ten termin, który został zaproponowany, czyli jesień przyszłego roku, uważamy, delikatnie mówiąc, za bardziej realistyczny niż ten dotychczasowy, a więc jest on w zgodzie z naszym poglądem na tę sprawę. Kolejnym tematem szczytu w Brukseli była agresja Rosji na Ukrainę oraz wydarzenia na Morzu Azowskim sprzed kilku tygodni. Rada Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji oraz zażądała wydania ukraińskich marynarzy oraz okrętów. Chcemy oczywiście zaznaczyć bardzo mocno to, że doszło tam do naruszenia nie tylko prawa międzynarodowego, ale również, że doszło do absolutnie niedopuszczalnych zachowań ze strony rosyjskiej. Sankcje tylko przedłużono, a nie nałożono nowe. Nieoficjalnie mówi się, że przeciwko takiemu rozwiązaniu głosowały Niemcy, Francja, Włochy, Bułgaria oraz Węgry. Podczas dzisiejszych obrad unijni przywódcy przyjmą konkluzje w sprawie jednolitego rynku, zmian klimatycznych, dezinformacji oraz walki z rasizmem i ksenofobią. Słowacja kupuje samoloty F-16. Bratysława podpisała już umowę w tej sprawie z Waszyngtonem. Słowacja zamówiła w Stanach Zjednoczonych 14 myśliwców F-16 w najnowszej wersji Block 7072 produkowanych przez koncern Lockheed Martin. Wartość całego kontraktu to około 1,6 miliardów euro wraz z kosztami wsparcia logistycznego, uzbrojenia pokładowego i szkolenia pilotów. Dostawa obejmie 12 samolotów jednomiejscowych i 2 dwumiejscowe o przeznaczeniu treningowym. 4 myśliwce Słowacja otrzyma już w roku 2022, a pozostałe 10 w roku następnym. Słowacki minister obrony wskazał, że podpisanie umowy w tej sprawie to historyczny moment i największa modernizacja sił zbrojnych Słowacji. Siły zbrojne będą w pełni kompatybilne z pozostałymi państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej. W szkoleniach w Stanach Zjednoczonych wezmą udział piloci oraz 160 zawodowych żołnierzy służb naziemnych. Uzgodniono także zasady serwisowania samolotów i możliwości ich reklamacji przez okres 2 lat. A kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Zapraszamy.